Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na informacje telewizji Dam z Legnicy. A dziś w informacjach 14-latek sprawcą rozboju oraz pierwszy transfer Miedzi przed sezonem w Ekstraklasie. 14-letni mieszkaniec Legnicy dokonał rozboju na o 2 lata młodszym chłopcu i zabrał mu rower. Nieletni za swój czyn odpowie teraz przed sądem rodzinnym. Legniccy policjanci dostali informację o napadzie na 12-latka od jego matki. Kobieta poinformowała nas również o tym, że napastnik siłą odebrał dziecku rower. W wyniku działań funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy udało się zatrzymać 14-latka na terenie miasta. W jednym z pomieszczeń piwnicznych zajmowanych przez rodzinę tego młodego sprawcy ujawniono również i odzyskano skradziony rower. 14-latek przybywa obecnie w Policyjnej Izbie Dziecka. Młodociany przestępca odpowie przed sądem za swoje czyny i nie uniknie już odpowiedzialności karnej. Młody sprawca nie figurował wcześniej w policyjnych rejestrach. Nie powiedział również, dlaczego dopuścił się czynu. W szkole podstawowej nr 18 odbył się festyn postaw na rodzinę. Były gry, zabawy oraz pokaz sztuk walki i kurtyna wodna zorganizowana przez legnickich strażaków. Na małych legniczan i ich rodziców czekała w szkole podstawowej nr 18 masa atrakcji. Były m.in. pokazy aikido. To jest sztuka, która generalnie wspomaga koordynację ruchową, wyrabia różne fajne nawyki i to jest dla dzieci akurat pozytywne. Generalnie są to techniki dźwigni, rzutów, padów, także tego się najczęściej tutaj można spodziewać. Na wszystkich uczestników festynu czekały nagrody specjalne dla tych, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym. Mali legniczanie prezentowali na kartkach swoją rodzinę. Nasza szkoła podstawowa nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy przewiduje, jak za każdym razem, każdego roku, bardzo dużo atrakcji. No, takie są konkurencje między innymi nasze stałe, które mamy co roku, to są konkurencje pakowania zakupów, to są konkurencje wbijania gwoździa na czas, mamy szereg atrakcji, każdy może skorzystać. Chętni mogli także wziąć udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Jedni znają, świetnie sobie naprawdę radzą, aż sami jesteśmy zdziwieni, no a niektórym trzeba wytłumaczyć, przypomnieć, od początku pokazać, no ale radzimy sobie fajnie, jest sporo chętnych tutaj. Zwieńczeniem zabaw była kurtyna wodna, którą przygotowali legniccy strażacy. Rozpoczyna się remont domu hutnika przy ulicy Złotoryjskiej. Dawna dyskoteka Planeta od 1 lipca będzie zmieniała się w nową przychodnię Miedziowego Centrum Zdrowia. MCZ wyłonił już wykonawcę i podpisał umowę. Remont i wyposażenie będą kosztowały 4,5 miliona złotych. Od lat dawny dom hutnika, a potem klub Planeta przy ulicy Złotoryjskiej straszył i niszczał. Miedziowe Centrum Zdrowia uzyskało dotacje i wyłoniło już wykonawcę prac remontowych. 1 lipca rozpocznie się kapitalny remont, który sprawi, że powstanie druga mniejsza przychodnia MCZ. Obecny budynek zostanie praktycznie zdemontowany wewnątrz do gołych ścian, do stropów. Będą zamontowane nowe, nowoczesne instalacje elektryczne, teletechniczne. Będzie sieć strukturalna, system przyzywowy, system nagłośnienia, będzie system monitoringu, wentylacja, klimatyzacja, także budynek zyska nowoczesny styl wewnątrz, zachowując starodawny, zabytkowy charakter na zewnątrz. Miedziowe Centrum Zdrowia przygotowało projekt i otrzymało dotację, która dotyczy też termomodernizacji przychodni zdrowia w Lubinie. Prace nad projektem rozpoczęto 2 lata temu. Realizacja prac budowlanych to jest kwota około 4 milionów złotych, natomiast dosprzętowienie, umeblowanie wszystkiego to jest kolejne 500 tysięcy. Myślę, że jeżeli po drodze jeszcze pojawią się jakieś rzeczy dodatkowe, to cały projekt powinien się zamknąć kwotą 5 milionów złotych. Projekt przebudowy budynku musiał być przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kubatur zabytkowych. Przez wiele lat był nieużytkowany, został bardzo zniszczony przez ząb czasu. Natomiast w tej chwili mam nadzieję, że będzie żył w pełni, będzie służył mieszkańcom i nie chcieliśmy tutaj zmieniać
jego zewnętrznego wystroju. Natomiast wnętrze uzyska zupełnie nowe funkcje. Będą tutaj gabinety, będzie hol poczekalnia pacjentów, będzie winda, która będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nowa przychodnia przy Złotoryjskiej to 1500 metrów sześciennych powierzchni, 3 kondygnacje plus podpiwniczenie, gdzie będą pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i socjalne. Wykonawca ma zamiar skończyć remont w maju przyszłego roku. 27-letni Estończyk Henryk Oyama został pierwszym wzmocnieniem Miedzi przed nadchodzącym sezonem Ekstraklasy. Skrzydłowy podpisał z legnickim zespołem 3-letni kontrakt, a właściciel klubu Andrzej Dedeło zapowiada, że potrzebuje jeszcze maksymalnie 5 kolejnych piłkarzy. Właściciel klubu Andrzej Dadeło przedłużył kontrakt ze wszystkimi zawodnikami z drużyny oraz na 5 lat z trenerem Dominikiem Nowakiem. Z zespołem natomiast mają się pożegnać Mladen Bartulowicz, Paweł Kapsa oraz Jakub Wojtucz, który wraca z wypożyczenia. W Miedzi zagra za to były piłkarz m.in. Legii Warszawa Henryk Oyama. Rozmawialiśmy długo z tym piłkarzem, ponieważ on miał swoje przejścia, też to nie ma co ukrywać, wcześniej w Polsce. Chce się bardzo, jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby się w Polsce pokazać. Wie, że to jest dla niego bardzo dobre miejsce dla rozwoju kariery. To jest ostatni dzwonek dla niego, żeby coś osiągnąć, 27 lat. Także to jest mniej więcej taki profil piłkarza, jakiego szukamy. Dadeło dodaje, że legniczanie będą dysponowali 15-milionowym budżetem w najbliższym sezonie. To dwukrotnie mniej, ile ma chociażby Wisła Kraków. Klub z Małopolski chce zabrać Miedzi Rafała Augustyniaka. Piłkarz będzie wykupiony z Jagiellonii Białystok przez legniczan, ale trudno przewidzieć jego dalszą przyszłość. Grają w Miedzi ci, którzy chcą w niej grać. I Rafał, to jak na nasze możliwości, to był duży transfer, bo to ta kwota transferu to wyższa niż gdzieś się pojawiły spekulacje transferowe, ale no, piłkarz walczył awans, ten kontrakt i to wykupienie mu się po prostu należało tak nadzwyczajnie po ludzku, natomiast rozmawiamy z nim na temat jego przyszłości, tak jak powiedziałem, my będziemy konsekwentni, to znaczy jak chcemy mieć zespole zawodników, którzy chcą grać w Miedzi i którzy też uważają, że na ten moment to jest najlepsza dla nich ta ścieżka rozwoju. Właściciel Miedzi w czwartek podziękował również członkom klubu biznesu, który nadal się rozwija. Myślę, że Ekstraklasa otwiera bardzo duże możliwości do tego, żeby pozyskiwać nowych partnerów i jeszcze bardziej się rozwijać. Ekstraklasa też będzie od nas wymagała pewnej reorganizacji. Natomiast no, dziś mamy prawie 90 partnerów, solidnych, duże firmy, bardzo transparentne i to nas bardzo cieszy. W ramach rozwoju boiskowego Miedź będzie szukała wzmocnień z dobrze znanych już dla siebie kierunków. Możliwi są więc kolejni Hiszpanie w zespole. Dominik Nowak potrzebuje do drużyny jeszcze lewego obrońcy, bramkarza oraz ofensywnego pomocnika i defensora. Szczegóły powinniśmy poznać niebawem. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do widzenia.